W normalnych warunkach temperaturowych mają właściwości elastyczne jak guma. Poddane działaniu ognia czy wysokiej temperatury tworzą twardą, porowatą barierę ceramiczną o strukturze pumeksu. O elastomerowych kompozytach ceramizujących opowiedzą współtwórcy technologii profesor Dariusz Bieliński i doktorant Mateusz Imiela. Kompozyty te składają się właśnie z elastomeru, z kauczuku i rozproszonych w nim składników mineralnych oraz substancji wulkanizujących, sieciujących bądź jakichś dodatków przeciwstarzeniowych. One podczas kontaktu z ogniem bądź wysoką temperaturą zmieniają kompletnie swoją strukturę. Powstaje na powierzchni kompozytu polimerowego taka ceramiczna skórka, która dodatkowo jest jeszcze porowata. Czyli ona swoją strukturą przypomina pumeks. Tego rodzaju materiał z jednej strony wzmacnia cały kompozyt w podwyższonych temperaturach, ponieważ stanowi taki szkielet wzmacniający, czy skórkę wzmacniającą, a z drugiej strony nie pozwala na dostawanie się ciepła do wnętrza tego chronionego materiału. Ta szczelność naprawdę jest zapewniona i dodatkowo jeszcze zapewnia ułamek takiej elastyczności, przez co materiał jest dużo bardziej wytrzymały. Patent może być wykorzystywany w wielu obszarach. Naukowcy skupiają się jednak na trzech, ale dostrzegają olbrzymi potencjał także w perspektywie podboju kosmosu. Mogą być stosowane jako osnowy do kabli elektrycznych, co bezapelacyjnie zwiększyłoby bezpieczeństwo w przypadku pożaru. Taka tworząca się ceramiczna osłona na powierzchni gwarantowała integralność obwodów elektrycznych i działanie instalacji obwodów elektrycznych, które zasilały oświetlenia, windy, ruchome schody, elementy instalacji przeciwpożarowej na przynajmniej pół godziny. Pół godziny do dwóch godzin. I to umożliwiało ewakuację ludzi, cennych przedmiotów i tak dalej z budynków objętych pożarem. Można sobie również wyobrazić, że tego typu materiały będą wykorzystywane do wytwarzania materiałów budowlanych, czy konkretnie jakichś elementów wyposażenia wnętrz. Okładziny meblowe, listwy, sufity, nawet ramy okienne. Możemy sobie wyobrazić pomieszczenia, w których w przypadku wystąpienia pożaru w wentylacji czy w drzwiach suwają się żaluzje, właśnie wykonane z takich materiałów ceramizujących, które zablokują dalsze rozprzestrzenianie się ognia. Obszar zastosowania, o którym myślimy dopiero, to jest wytworzenie różnego rodzaju powłok, farb, lakierów. Taka powłoka mogłaby również chronić metalowe elementy konstrukcji przed obniżeniem ich właściwości wytrzymałościowych w wyniku działania wysokiej temperatury. Mogą być zastosowania w miejscach, w których człowiek nie ma szansy na ucieczkę w przypadku wystąpienia pożaru, jak statki, platformy wiertnicze, łodzie podwodne czy samoloty. Chyba takim najbardziej wyszukanym zastosowaniem są powłoki antyablacyjne w technologii kosmicznej. Jak rakieta czy jakiś inny obiekt wraca z przestrzeni kosmicznej, to on jest pokryty kompozytami ceramicznymi, płytkami. Nie możemy idealnie dopasować kształtu do kształtu rakiety. Natomiast w przypadku materiałów elastomerowych możemy te pojazdy dokładnie okryć, przez co ta powłoka będzie bardziej integralna i bardziej wytrzymała podczas powrotu z przestrzeni kosmicznej. Według wymogów Unii Europejskiej instalacje w budynkach użyteczności publicznej muszą być powleczone kompozytami ceramizującymi. Technologia wypracowana na Politechnice Łódzkiej jest tańsza i może wytrzymać nawet do 2 godzin działania wysokich temperatur, podczas gdy te znane 4 razy krócej. No dobrze, a dlaczego warto być naukowcem? Jest to niezwykle satysfakcjonująca rzecz, kiedy to, co my robimy, przekłada się na wymierne wyniki dla kogoś z przemysłu, co później bezpośrednio, idąc w sklepie, możemy powiedzieć do rodziny: o, patrzcie, my tutaj coś dołożyliśmy. Nasze działania są do czegoś przydatne. Mogą komuś w czymś pomóc, poprawić jakość życia, ochronić przed skutkami różnych nieszczęść i z tego czerpiemy największą satysfakcję.